Witam ponownie ludziska, znowu gramy w The Walking Dead. I mamy przerąbane. Okazało się, że rodzinka, która nas gościła, jest kanibalami. No i zżerałem ludzików. I jesteśmy uwięzieni, więc musimy znaleźć stąd jakieś wyjście. Oczywiście, jak każdy odcinek. O, kolejny zawał. O, chyba koniec z nim. Karma. Tak to jest. Zawsze wszystko wraca. But in a few minutes, we're gonna be stuck in a locked room with a 6'4", 300-pound, seriously pissed off dead guy. Fuck you! We can bring him back! Lee! The morning later. But right now, we have to keep him from coming back. No! God damn it, Kenny! He's not dead! Matko, nie możemy go zabić, jeśli wciąż żyje. Dead, Kenny. Remember how hard it was for you to get that monster off of Katya? And Larry's twice his size. No. It's him or us. Kenny, listen. Don't think I forgot about what you said at the drugstore. When you all thought Duck was bitten. Well, I'm just doing the same thing. Except Duck wasn't bitten. And we know this guy's not gonna make it. No, nie wiem. Remember what Ben said. Gotta destroy the brain. Come on, Lee. You can't be in the middle on this one. You gotta have my back this time. God damn it, Lee. I need you. Please help me. Matko Boska, what the fuck, co mam zrobić? On czy ona? On czy ona? On czy ona? On, nie? Dobra, sorry. Wiem, że to jest złe, ale musimy to zrobić. Przecież go nie zreanimujemy, nie wiem. Chryste, panie, to naprawdę jest przykre. Ohohoho. Mniam. Chyba nie będzie już nas lubiła. Don't you fucking touch me! Clementine. Clem. You okay? Why, Lee? Lily said he wasn't dead. Uh-oh. He was dead, Clementine. But what if he wasn't? He was, I promise. To było straszne. I know. But you gotta be strong right now. I need you to be strong. Think about something else, something hopeful. Like what? O krótkofalowcu. What you walkie-talkie? Those pretend talks with your mom and dad, don't those make you feel better? Sometimes. We're gonna get out, right? You found a way out? I'm working on it. Okay, pozbyliśmy się tego... dupka, za przeproszeniem. Mimo, że nie jestem zachwycony z mojej decyzji, ale myślę, że zwiększyliśmy tym sobie szansę na przeżycie. No na pewno nie pozytywnie. Porozmawiałem z Kenem. Getting the fuck out of here. We did what we had to. Ty ja XXX? Co teraz? What now? You got any ideas? The air conditioner. There might be a duck behind it. Być może. Oh god. What are they doing to catch a duck? Możemy jeszcze z nim pogadać? O co chodzi z tym? It's just you and me. Lily's in no condition to help us rescue your family. Considering what just happened. She probably side with the St. John's against us. No.
Katja and Duck. What about them? You don't think they're St. John's? No! They need Katja, remember? She's the whole reason they brought us here. Sure. And Duck is valuable as a bargaining chip. We gotta get to them. To jest bardzo niedobra sytuacja, Amra. Lily, sorry. Lily, I'm sorry. Don't talk to me, Lee. Don't fucking talk to me. Larry would have wanted... Fuck you! You think he wanted this? Of course not. But... You don't know what he wanted. You never knew him. You never gave him a chance. Maybe not. Maybe I should have tried hard. But I know he loved you. He'd want you to get out of here. Dramat. Dobra. Bierzmy się do roboty za ucieczkę. Jeszcze tylko spojrzymy na Larry'ego ostatni raz. Który teraz wygląda jak... Get away. I just need to... I told you to get the fuck away! Okej, okay, Jezus Maria, spokojnie. Zabiliśmy tylko twojego ojca. Jakimś śmiesznym urządzeniem. Dobra. Gdzie jest ten szyb? Tu jest ten szyb. Zobaczmy. Maybe big enough for one of us to fit through. I don't know, Lee. Seems like a long shot. Does the air conditioner come off? I think I could take it off if I had something to remove the screws. The multi-tool. No właśnie. Of course they took it. Shit. Maybe there's something else we could use. I've got a rock. A rock won't help. But a coin might do the trick. Do you have a coin? No to fajnie. Coś tutaj jest. If we can remove these screws, the AC should come down easily. No, zgadza się. Rękoma raczej. No właśnie. Dobra, wróćmy się i poszukajmy po półkach. Przeszukajmy to pomieszczenie, może coś tutaj znajdę. Nie wygląda na to do jasnej cholery. Masz coś takiego? The duct behind the air conditioner is big enough. We might have found our way out of here. Yeah? But I need something to loosen the screws. No. I got nothing. Shit. Hang tight. Maybe I can scrounge something. Kuźda, to nie wygląda dobrze. Nie widzę nic na ziemi, ani na ścianach. Klementynko? Nie, nic nie masz, co? I just wish Clem didn't have to witness shit like this. I worry what it's gonna do to her. Dobra. Why can't you just leave me alone? No, potrzebuję czegoś do odkręcenia śruby. Masz coś w kieszeni? Get out of here. We need your help. And Larry's. I think I may have found a way out of here. But I need something to remove the screws on the air conditioner. If you had something I could use as a screwdriver. Coin or something? No. What about him? Look, I know this is a terrible time for it, but back at the motor inn, Larry mentioned something about keeping coins in his pockets. Mm-hmm. In other words, my father's more useful to you dead than alive. If he was alive and had the key to getting us out of here, do you think he'd keep it to himself? What do you want? My blessing to loot his corpse? Your tak. Permission. Do what you have to do. To ciekawe, nie zmieniło się chyba jej nastawienie do nas. Skoro ja nie rozumiem kolorów do końca, ale wydaje mi się, że dalej jest tekst zielony. Any idea which pocket he keeps his change in? No, chyba w kieszeni. Vulture. No dobra, o matko, będziemy buzerować trupa. O! Za pierwszym razem się udało. Cudownie. Szczęście nam sprzyja. No dobra, bierzemy się do roboty, ludziska. Znowu bawimy się w odkręcanie śrub. No dobra, bierzemy się do roboty. Użyj śrubki. Aż i monety chciałem powiedzieć. Nie mogę się doczekać, co się wydarzy zaraz, bo to musi być epickie. Będziemy mieli na głowie całą rodzinkę, musimy jeszcze uratować przecież Daka.
To będzie naprawdę ciekawe. Teraz się pobawimy trochę w Gordona Freemana. Jest za mały, żeby się wcisnąć. O kurde. Nie podoba mi się ten pomysł, mówiąc szczerze. You know you don't have to do this, right? I know. I just want to go home. This will help us get back home. Okay. Mam nadzieję, że jej się nic nie stanie. You're gonna be fine. What do I do when I get out? See if you can get to the other side of that door and open it. Ciekawe, czy będziemy grali teraz Clementynką przez jakiś czas? Czy nie? Chyba nie. Wow. Jeszcze raz to powiem. Gra jest genialna, naprawdę. Okej, okay. Co się dzieje? Cholera, nie wyłączyłem Steama. Musimy uciekać, kobieto. Stay here. Take care of Lily, okay? I will. Wow, ludziska. Jeszcze raz wow. Odcinek się zaczął od trzęsienia ziemi. Jak u Stephena Kinga. Klimatyczna burza, opady. Cudownie po prostu. No niestety tak. Nie podoba mi się to wcale. Dobra. Są tu jakieś rzeczy, które mogą się nam przydać do obrony później? Sierp na przykład. Zdecydowanie go zabierzemy. Coś jeszcze? Krew. Krew się nam nie przyda do obrony, ale możemy na nią się popatrzeć. I popodziwiać. A, matko, masakra. Okej. Zobaczmy, co jest tutaj na tym. Okej, woli mi sierp czy hak? Ja bym wolał raczej sierp. Sierp wydaje mi się lepszą bronią. A hak bym dał naszemu kompanowi. Chyba się nie da tego zrobić, więc nie będę się tym przejmował. Słoje z wnętrznościami. No, nie najlepiej to wszystko wygląda. Co to jest? Paralizator. No, ta dziewczynka już jest na pewno skrzywdzona do końca życia. I paralizator. Ta. Paralizator, sierp albo hak. Ja nie wiem. Paralizatorem chyba najłatwiej kogoś jakby obezwładnić. Ale sierp wydaje mi się najlepszą bronią. Biorę sierp. Chociaż... No cóż, bierzemy sierp. Decyzja podjęta. Wychodzimy stąd. So what's the plan? That dumbass is so caught up in his own rant that we could probably sneak right up on it. Just stick behind me in case anything goes down. When we get to the front, grab his gun. Sounds good. Okay, you ready? Ta. Ruszajmy. Let's go. Stay close. Zabijmy tych wariatów. Chorych. Morderców. Wow, nie ma to jak pilnować stodoły, patrząc się w kompletnie inną stronę, no ale... Tja. O-o.
Just guarding the place, like you said. Sitting out in the rain like a damn weird. Mama says we can't keep that many folks alive and not expect trouble. Pick one to keep and kill the rest. Przyjrzyjmy się ich rozmowie. Dobra. Wow, wow. Fuck. This is my favorite part too. When I let one think they can just walk right out. Musimy go obserwować. Sorry, ludzka, że się prawie nie odzywam, ale jest dosyć napięta sytuacja i dużo dialogów. Nic nie widzę. No nie ma go, człowieku. Wow! Okej, nie zareagowałem niestety, sorry. To się źle skończyło. Nie żyjesz, kontynuuj. No, niewiele brakowało. Masz! Oho ho! Co teraz, co teraz, co teraz? Okej. Okay. To były ich pułapki w ogóle. O matko. Teraz sobie to uświadomiłem. Trzeba go załatwić. Nie możemy go zostawić przy życiu. Nie, dziękuję. Mark never volunteered to be food. You gotta keep me alive. If you kill me, the meat gets tainted. You can't eat it. You're already tainted. You ain't gonna kill me. Just like you didn't kill Johnny. You don't have what it takes. Fucking coward. Możemy zdecydować, czy go zabić, czy nie. Mówię szczerze, nie wiem, czy chcę mieć później zębeka na karku. Ciekawe, co się stanie. A, możemy oszczędzić dla niego, albo go zabić. Oszczędzimy go. This is not how the world works now. You won't make me kill you. Fuck you, Lee. You and Kenny murder my dad, but you leave this piece of shit alive? Fucking ass. Oh god, don't hurt him! O, zmienił się kolor i tekstu. Please, no! Please, keep her safe. Dobra, co się tam dzieje? Wow, ludziska. Dobra, więcej akcji. Gdzie jest Kenny? O nie, tylko nie do tego domu chorego. Nie chcę tam iść. Co tam się dzieje? Jeszcze zębiaki pewnie przyjdą. Chyba nadchodzą. O. Cudownie, a ogrodzenie, o ile dobrze pamiętam, wyłączyliśmy. O, witam cię. Carly! Lee? Ow! Shh! Is everyone okay? We heard screams as we were coming up to the house. No nie jest najlepiej. We need your help. Yeah, you guys didn't come back. I figured something was up. No. Larry's dead. They chopped off Mark's legs and tried to feed him to us. Is everyone else okay? They've still got Doc and Katja in the house, and I don't know where the fuck Kenny is. All right, we're coming in to help. The main gate is too dangerous. Go around the fence and see if there's a back way in. Never I'll keep looking for Kenny. Do you have a weapon? I don't leave home without it. To i dobrze. Stick close. And Lee, be careful.
Pytanie tylko, czy Lee coś przy sobie ma, bo chyba ten sierp został gdzieś wyrzucony. Ja nie wiem, jak on to robi. Dobra, idziemy. O, ma monety. Monetą będziemy rzucać do tej wariatki. A szybko, musimy się schować jakoś. Danny, is that you? What's going on out there?